Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Martą, która mieszka w Tajlandii. Cześć Marta, jak się masz? Cześć, witam Ciebie i oczywiście wszystkich widzów kanału. No u mnie piękna pogoda, dzień, w przeciwieństwie chyba do Ciebie, tak? No powiem Ci, że u nas dzisiaj było naprawdę pierwszy piękny dzień. Ja już to chyba kiedyś wspomniałem, ale tutaj w Kanadzie nie mamy po prostu wiosny, jeśli chodzi o temperaturę. Tutaj po prostu z temperatur minusowych przerzucamy się nagle na plus 20. I na przykład dzisiaj był pierwszy taki dzień, co już jak lato. Było plus 29, plus jeszcze wilgotność, bo już pierwszy dzień była odczuwalna wilgotność. I to było na pewno ponad 30 odczuwalna, więc wreszcie mamy już lato, nawet nie wiosnę. Ale tak jak mówię, to był jeszcze śnieg tutaj, gdzie niegdzie leży. Tu, gdzie jest cień, u mnie na tutaj z tyłu, za domem, jeszcze śnieg jest. Ojej. Wiesz, on oczywiście już pewnie jutro go nie będzie, ale jeszcze przed chwilą, jak byłem, patrzyłem, to jeszcze tam troszkę skrawki śniegu zostały, ale tam była duża góra i dlatego. No to widzisz, na przykład u mnie temperatura bardzo rzadko spada poniżej 25 stopni. I to w nocy. Jak już jest tak 23, to ja tak bluzę zakładam, jakoś tak mi jest zimno. Mamy tutaj różne pory roku, to znaczy albo taką bardzo gorącą, jak teraz, to takie jest odczuwalne trochę 34-35, albo taką, gdzie nie pada, albo jest taki sezon deszczowy, wtedy no, leje, ale i tak jest ciepło. Przy 23 zakładasz bluzę. Dokładnie tak. Tak już się mi to zmieniło po takim czasie, że jednak no tak czuję, że jest trochę chłodno. A to ci powiem, ostatnio poznałem takiego, to już jest mój, można powiedzieć, znajomy, który jeździ ciężarówkami po zamarzniętych jeziorach tutaj w Kanadzie. To on mówi, że jak jest tam minus 20, 15, to już jest ciepło. Przeważnie jak on tam jeździ, po tych jeziorach to jest w granicach minus 60 stopni, tam są temperatury. No widzisz, jednak jest to subiektywne. Zależy jak to się dostosuje do jakich temperatur. Zgadza się. Dla nas już tak plus 10 to już jest ciepło po takiej długiej zimie. Aha, no tak. Może na wstępie od razu powiem, że odezwałem się do Ciebie, ponieważ oglądam już od dłuższego czasu Twój kanał o Tajlandii, który jego tytuł jest Marta Sielska, czyli jeśli ktoś chce wejść na Twój kanał, to wystarczy wpisać Marta Sielska i od razu chyba Twój kanał się pojawi, raczej prawda? Raczej tak, nie będzie problemu. Na pewno. Jest to bardzo fajny, popularny kanał, więc oczywiście zapraszam. Powiedz nam, co można zobaczyć na tym kanale? Można zobaczyć moje życie w Tajlandii aktualnie. Czasami uda mi się gdzieś wyjechać do innych państw. Wcześniej też zaczynałam w Polsce nagrywać, ale to nie było jakby takie regularne, jeździłam też po Europie, ale jednak teraz głównie skupiam się na życiu w Tajlandii i podróżach po tym kraju. Super. Ale może zacznijmy od początku. A z jakiego miasta z Polski pochodzisz? Pochodzę z Dolnego Śląska, z okolic Wałbrzycha. Tam spędziłam swoje życie do momentu, kiedy się wprowadziłam na studia do Warszawy. I w Warszawie mieszkałam przez 9 lat i stwierdziłam, że to chyba nie jest dla mnie, że muszę coś zmienić w życiu. Jakby tak krok po kroku starałam się to zaplanować, kupiłam bilet w jedną stronę. Był to bilet do Australii, tam spędziłam miesiąc i później przypadkowo kupiłam bilet kolejny do Tajlandii. Jakby planując podróże po tym kraju, później po innych państwach Azji Południowo-Wschodniej, jednak przez sytuację na świecie, to był rok 2020, wszystko się pozamykało, zostałam w Tajlandii i jestem tutaj aż do dziś i powiedzmy, znaczy mogę powiedzieć, że jednak jest to już mój taki drugi dom. Wow, to ci powiem, że ty nie jesteś pierwszą osobą, od której właśnie to słyszę, że nagle podróżowały i w pewnym momencie musiały się zatrzymać przez pandemię oczywiście i nawet ostatnio rozmawiałem z Meksyku, z Magdą i ona dokładnie to samo mówiła, że została ją tam pandemia i już tam mieszka od tamtej pory, czyli to już ponad 3-4 lata, tak, już, prawda? Ponad lata, dokładnie. No to widzisz, tak to czasami wychodzi, że nie planujemy czegoś. Ja zawsze chciałam wyjechać gdzieś i spróbować życia w innym kraju, bo no, nigdy tego nie robiłam.
No i wyszło przypadkowo. Jest mi teraz dobrze. Super, znalazłaś swoje miejsce na ziemi. Tak, raczej tak. Chociaż oczywiście chciałabym poznać inne kraje, ale myślę, że będę się właśnie skupiać bardziej na podróżach i pracy zdalnej niż tylko mieszkaniu i pracy w jakimś kraju. Chciałabym mieć taką bardziej niezależność i wolność. Dokładnie, to jest super sprawa. Też o tym marzę, powiem ci szczerze, ale ja mam oczywiście pracę full time, jak to się mówi, i no jestem trochę uwiązany, no ale my już mamy, wiesz, dwójka dzieci, więc jest tutaj, chodzą do szkoły, więc tylko wakacje nam. Dlatego nawet rozmawiałem wcześniej z tobą o wakacjach w Tajlandii, może kiedyś, może nie w tym roku, ale w przyszłym może nam się uda odwiedzić Tajlandię. Pewnie, zapraszam. Super. A słuchaj, powiedz mi, jakie były twoje pierwsze wrażenia po wylądowaniu w Tajlandii? To było takie uderzenie gorąca w twarz, tak buch, nagle ciepło, wilgotno, nie można oddychać. Mówię, co się dzieje? Ja wcześniej byłam tylko na Filipinach, ale to były może 2 tygodnie, jakiś taki urlop. A teraz tutaj, jak wylądowałam pierwszy raz, to też mnie. To nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia, szczerze mówiąc. Bo nagle widzę wszędzie te street foody, jakiś taki trochę bałagan, wszyscy taki chaos na tych ulicach, skutery, taki duży ruch. Ja mówię, no nie, no gdzie ja jestem? Po takiej poukładanej Australii, tak? I też wszędzie, znaczy jak mieszkałam wcześniej w Polsce, że nie ma tutaj takich norm trochę sanitarnych, nikt się tym nie przejmuje, a jednak ludzie są szczęśliwi, żyją i jakby jest taki większy luz. Więc zaczęłam się do tego tak powoli przekonywać i stwierdziłam, że po co my się tak w życiu stresujemy, jakby tak tylko gnamy za jakąś taką karierą, pieniądzem, jak ludzie żyją tak bardziej prosto i też są szczęśliwi, co może nie do końca tak jakby w moim przekonaniu jest dobre, ale starałam się też jakby trochę zdobyć tego luzu, więc mam teraz taki chyba złoty środek. Mam takie swoje jakby ugruntowanie, ale też przyjęłam trochę kultury tajskiej. Super. A powiedz mi, jakie tam były twoje początki, bo ty nagle, tak jak mówiłaś, praktycznie utknęłaś tam, tak? I jak to rozwiązałaś z pracą? Podejrzewam, że pracowałaś zdalnie, czy gdzieś szukałaś pracy na miejscu? Jak to wyglądało? Wtedy jeszcze pracowałam zdalnie, częściowo dla firmy z Polski. Plan był taki, żeby pracować przez parę miesięcy i wrócić. Ale jak sytuacja zaczęła się pogarszać, wtedy w Polsce nawet jeszcze było gorzej niż tutaj, więc stwierdziłam, że po co ja mam tam wracać? Jakby no nie widziałam takiej opcji, więc stwierdziłam, że poradzę sobie tutaj na miejscu, więc szukałam pracy jako nauczyciel angielskiego, ponieważ jest to dosyć. Znaczy taki łatwy zawód, gdzie można zdobyć wizę tutaj jako obcokrajowiec. Wiele zawodów jest tylko zarezerwowanych dla Tajów, więc to nie jest tak, że mogłam sobie poszukać czegoś też w swoim zawodzie bez znajomości tajskiego. To było dosyć trudne. Ale jeżeli chodzi o naukę angielskiego w szkole, no to w 5 dni udało mi się znaleźć coś w Bangkoku, więc przeprowadziłam się tam z wyspy i zaczęłam swoją nową przygodę właśnie jako nauczyciel. Fajnie, fajna praca chyba jako nauczyciel angielskiego. Tak, uczy cierpliwości przede wszystkim, zwłaszcza jak dzieci nie mówią po angielsku, ja po tajsku, jakoś trzeba się porozumieć, ale to były dzieci w wieku przedszkolnym, więc dzięki połączeniu takiej zabawy, gier, udało mi się, mam nadzieję, czegoś nauczyć i była to dosyć ciekawa lekcja. Nauczyłaś się, czy dzieci też się nauczyły tajskiego? Takich podstaw, tak, ponieważ no, jak nie słuchały, to musiałam im powiedzieć jakoś tak po tajsku, tak? Bo one się czasami czy udawały, że może nie rozumieją tego angielskiego, ale jednak jakieś podstawowe słówka się przydają, więc tak. A nauczyłaś się tajskiego, czy tam jednak ten angielski jest na tyle powszechny, że ten tajski tak naprawdę nie jest potrzebny? Aktualnie tutaj u mnie na Phuket. Można się porozumieć w języku angielskim raczej wszędzie, więc nie do końca mi wyszła ta nauka, ponieważ mam też znajomych z zagranicy i też z nimi przebywam, więc używam tylko angielskiego. A z Tajami, znaczy oni też chcą się uczyć angielskiego tak naprawdę. Jeżeli pojedziecie gdzieś na jakieś wioski, to tam się jak najbardziej przyda,
Chociaż też mamy te wszystkie technologie teraz, translatory, więc to też nie jest jakiś duży problem. Czyli spokojnie z angielskim, nie ma się co martwić. Zresztą turyści tam, gdzie jeżdżą, to wszyscy na pewno Tajowie mówią po angielsku, prawda? W tych resortach Jak czy najbardziej. w tych popularnych Jak miejscach. najbardziej, oczywiście. I też nie mówię tutaj o jakimś zaawansowanym angielskim, bo lepiej mówić takim prostym językiem do nich, bo jak się mówi za dużo i zbyt skomplikowanie, to oni tak nagle się blokują, tak? Nie wiedzą, o co chodzi. Więc prosty angielski się przydaje. Z takim twardym akcentem Tak, jak wtedy nie. najbardziej. Zgadza się. A słuchaj, a co cię najbardziej zaskoczyło w tym kraju? Właśnie ta otwartość ludzi, taki uśmiech, no bo mówi się oczywiście, że Tajlandia jest krajem uśmiechu, ale to jest prawda. Ja zauważyłam, że też zaczęłam się uśmiechać do ludzi tak bez powodu, bo widzę kogoś się uśmiecha i to nie jest niczym dziwnym, co w Polsce może tak popatrzą na mnie, o co jej chodzi w ogóle. Co mnie jeszcze zaskoczyło, no w sumie pogoda, no wiedziałam, że tu jest cały czas ciepło. Ale czy będę w stanie jakoś się w ogóle przyzwyczaić do tych temperatur? Jeszcze się nie przyzwyczaiłam do końca, bo jest coraz gorąco, wolę przebywać też w klimatyzacji, ale jest to do zniesienia. I co? No, piękno przyrody tutaj jest wręcz niesamowite. Jakby taki mój teraz balans życiowy, że ja mogę pracować zdalnie, a wieczorem sobie iść na zachód słońca i gdzieś na plażę, no to w ogóle to jest dla mnie takie spełnienie marzeń. W Polsce jakoś czułam, że pracuję, że tu chodzę na siłownię, tu jest od razu ciemno, już wieczór i w kółko jakby miałam taką rutynę. Jakby nie widziałam tak za bardzo sensu w tym wszystkim, a tutaj mam dużo możliwości, gdzie mogę właśnie żyć zdrowo, pójść na plażę, spotkać znajomych i jakby mieć taki dobry balans życiowy. No to piękna, piękna sprawa, piękne życie. Pewnie. Czyli twoją pierwszą pracą była, uczyłaś angielskiego, a czy możesz nam powiedzieć, czym się obecnie zajmujesz? Tak, po tych wszystkich perypetiach związanych z pandemią, szkoły były otwierane, zamykane i tak w kółko, albo pensja była obcinana i ja sobie wtedy pomyślałam, no ja nie mogę tak żyć ciągle w tym stresie, jakby też być przywiązana do tego miejsca, więc poszukałam pracy zdalnej już jakby w tym zawodzie i prowadziłam kanał YouTube dla innej firmy. To była firma z Kanady w sumie. O, I proszę. właśnie wchodziła na rynek polski i tym się zajmowałam przez długi czas. Obecnie to również zajmuję się marketingiem internetowym, takie mam zlecenia zdalne, ale chciałabym oczywiście bardziej rozwinąć kanał, żeby to było takie moje główne zajęcie. Bo taki kanał jednak daje chyba wolność, tak? Jeśli tak dobrze rozwiniemy kanał, mamy dużo obserwujących osób, to można praktycznie z tego żyć, tak? Tak, chociaż przy moim kanale, przy takiej wielkości, jeszcze nie do końca, ale pracuję na tym, żeby to się zmieniło. A na pewno jest pomocny, tak? Jeszcze ta Tajlandia chyba jednak, mimo że już chyba nie jest tak tanio jak wcześniej, ale jednak jest troszkę taniej niż w Polsce, czy na pewno niż w O, Kanadzie. to oczywiście, że tak. Mam znajomych z Kanady i też jakby porównują ceny między Tajlandią a Kanadą. Co do Polski, wiesz co? Teraz to jest taki sezon pierwszy, gdzie wszystko było otwarte w końcu bez żadnych restrykcji i tu się zjechało bardzo, bardzo dużo osób, plus mnóstwo Rosjan, którzy po prostu już nie wrócą chyba do swojego kraju, się tutaj przeprowadzili, kupili domy, mieszkania. Więc Phuket jest drogie, to od razu powiem. Ja Tak. cały czas mam dobrą cenę za mieszkanie, za jakieś takie inne przywileje, no bo mieszkam tutaj już długo, znam parę osób, więc jakoś jest mi tutaj cały czas dobrze. Jakby nawet miała się gdzieś przeprowadzić do innej prowincji, to nie byłoby tak dobrze. Ale jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, to może się zdziwić scenami. No, na pewno, bo ty mieszkasz na Phuket, prawda? Czyli to jest chyba bardzo, bardzo popularne miejsce i jest dużo turystów, i to pewnie wiąże się też z tym, że jest drogie. Jak najbardziej jest tutaj międzynarodowe lotnisko, więc każdy może tutaj przylecieć i wiadomo, no nie musi jakoś się bardziej trudzić, żeby gdzieś tam jeździć. Można dalej oczywiście zjeść jakieś pyszne tajskie jedzenie ze street foodu, tam powiedzmy za 8-10 zł, 12.
Ale jakieś takie lepsze rzeczy, no to wiadomo, to będą kwoty 20, 30, 40, nawet więcej w górę. Jakieś takie zachodnie jedzenie. I też dużo osób chyba nie ma pojęcia o tym, że takie zachodnie produkty, czy chleb, czy nabiał, czy tak to się wędlinę, są tutaj droższe. Więc też trzeba to brać pod uwagę. A słuchaj, widziałem, że napisałeś ze swoimi znajomymi e-book o Tajlandii. Czy może nam coś więcej o nim powiedzieć? Wydałam z moimi znajomymi właśnie Fly Story e-book o Tajlandii, gdzie jest cała zebrana nasza wiedza na temat życia tutaj, podróży. Jak ktoś się wybiera do Tajlandii, no to myślę, że to jest taki przewodnik, dzięki któremu zaplanuje swoją podróż od A do Z. Na co trzeba uważać, jak się przygotować, co zobaczyć na miejscu, co zjeść. No tam jest po prostu wszystko. A jak ktoś czegoś nie znajdzie, to i tak mamy specjalną grupę na Facebooku, gdzie może zadać pytanie i my jako eksperci odpowiadamy. Więc jakby ktoś się wybiera, to niech się nie martwi, pomożemy jak najbardziej. I można oczywiście kupić e-booka u mnie na mediach społecznościowych, zawsze podaję linki, czy pod swoimi filmami, czy na Instagramie, więc zapraszam. No, czyli będę przed wyjazdem do Tajlandii, będzie bardzo pomocny. To muszę sobie Jak kupić. najbardziej. I mówi, że on ma ponad 500 stron. Tak, myślę, że tam Wow. naprawdę znajdziesz odpowiedzi na prawie wszystkie swoje pytania. Super, super. Muszę go kupić. A słuchaj, a jeśli ja bym pojechał do Tajlandii, ja nie lubię takich rzeczy jak insekty, raczej ogólnie pająków, węże, tygrysy, czy jak to tam w ogóle wygląda na miejscu, bo wszyscy mówią i jest taki stereotyp, że tam jest dużo takich rzeczy. Czy to jest prawda, czy nie widzi się raczej takich rzeczy? Na co dzień nie jest to jakoś uciążliwe. Pająków wielkich nie widziałam, jakieś tylko małe. Węże zdarzyło mi się parę razy i to był na przykład pyton, który przechodzi sobie przez moją drogę, albo Wow. kobra, która jest na plaży. Ale nie wiem, jak to Tajowie robią, ale oni biorą kika i po prostu biorą tego węża na I kijek i za wynoszą go. głowę i po prostu wynoszą go na inne miejsce. Jakby dla nich to nie ma żadnego problemu. Ale to się zdarza głównie w porze deszczowej, to one gdzieś tam te węże wyłażą. Ja mieszkam w bloku, więc to, no nie mam żadnego problemu. Co do jakichś dzikich zwierząt, tygrysów, to nie, no to te tygrysy gdzieś tam nie biegają po ulicach, to nie jest jakoś spotykane często, może gdzieś tam w dżunglach na północy tak, ale głównie są to takie sanktuaria zamknięte, że no wiesz, że jak tam jedziesz, to możesz spotkać takie zwierzęta, tak? To nie jest jakby tak na dziko wszędzie. No tam chyba często widziałem na filmikach dużo małp, chyba jest w niektórych miejscach oczywiście. A to tak, małpy są wredne i trzeba uważać, bo jak ugryzą, to oczywiście można mieć wściekliznę i zabierają jedzenie, wszystko zabierają, więc jak się idzie w takie miejsce, no to lepiej nic nie mieć ze sobą, żeby się nie rzucały. A widziałam, że niektórzy sobie robią z nimi zdjęcie, tak, słodkie małpki, a to się może różnie skończyć, więc lepiej uważać. Wow. Czyli mogę spokojnie przyjechać do Tajlandii. Jak najbardziej. Nie mam się czego bać. No, wiesz, nie będę cię tutaj straszyć. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Nie, ja żartuję, tylko tak pytam, a pająków nie lubię po prostu. A słuchaj, a jaka jest najlepsza pora, aby odwiedzić Tajlandię? To też zależy od regionu, bo rozciągłość równoleżnikowa Tajlandii jest dosyć spora. Tutaj na południu wyróżniamy taki bardzo wysoki sezon od grudnia mniej więcej do lutego, do marca, gdzie jest mnóstwo osób na święta, na Nowy Rok, później jest chiński Nowy Rok i to będzie gwarancja pogody, ale też mnóstwo osób i wysokie ceny. Myślę, że takim złotym środkiem może być teraz kwiecień, bo jest tajski Nowy Rok, który obchodziłam nawet wczoraj. I sprawdzałam ceny mniej więcej, jakie są na mieście, gdzieś noclegów. To cały czas jest duża dostępność, jest ok, pogoda jest super, więc myślę, że to jest tak troszkę po sezonie i jest lepiej. Albo przed, czyli w listopadzie, to może też
może troszkę padać, nie do końca, jest pięknie, a jeszcze nie masz takich dzikich tłumów. Więc myślę, że takie 2 miesiące są najlepsze, chociaż na przykład na północy, tam jest Chiang Mai, Chiang Rai, jest górzysty teren, to tam mniej więcej bym pojechała październik, listopad. Już tak pora deszczowa kończy, jest pięknie zielono, więc jak komuś zależy, żeby tam jechać też na północ, to w tych miesiącach. Czyli ten kwiecień to jest takie fajna też pora i można spokojnie przylecieć. Myślę, że tak, chociaż dla niektórych może być trochę za gorąco, ale tak od razu powiem, w porównaniu do grudnia to może być jakieś 5 stopni więcej, więc to nie jest jakaś tragedia jak w innych krajach, że 40, tak? Ale jest trochę bardziej ciepło. To dla nas to może być lekki szok, bo tu u nas akurat, wiesz, kończy się zima Tak, akurat nagle taki i wtedy, upał, tak, wiesz, jedziesz tutaj, więc. zgadzasz. A słuchaj, a ciekaw jestem, co Tajowie wiedzą w ogóle o Polsce? Jeśli ty z nimi rozmawiasz i pewnie tam nieraz się pytali, skąd jesteś, prawda? To czy oni w ogóle wiedzą, gdzie Polska leży na mapie, czy... Nie do końca. Dla nich to jest jakiś kraj tam, może, czy wiedzą, czy nie wiedzą, że w Europie, ale raczej jesteśmy postrzegani tak na pierwszy rzut oka jako Rosjanie, tak? Podobna uroda, więc biorą nas za nich. Jak ja mówię, że z Polski, no to czasami myślę, Holend, jakby nie wiedzą do końca. Nawet wczoraj spotkałam dziewczynkę, która miała koszulkę Lewandowskiego i się pytam jej mamy, czy wie, kto to jest, i że wow, że super, że zna piłkarza z Polski. Ona popatrzyła na mnie, jakby spadła z kosmosu, nawet nie wiedziała, co chodzi. Więc przypadkowo taką po prostu miały koszulkę. Więc Tajowie, no nie do końca orientują się, gdzie jest Polska, jakby jakie są tam, co tam jest. Jakby swoich znajomych staram się edukować, oczywiście, i teraz jakby widzą te różnice między Polakami a innymi, więc mówią, że Polacy są też super gościnni, uśmiechnięci, mili, ładni i mają o nas raczej dobre zdanie w tym momencie. No to fajnie. Ale powiem ci, że tutaj też czasem biorą nas też tu w Kanadzie za Rosjan, bo wiesz, my normalnie jak gdzieś idziemy, to często rozmawiamy normalnie po polsku, tak? Z żoną. Moja żona jest Polka, dzieci też mówią dość dobrze po polsku i tam ze 2-3 razy też mi się zdarzyło, że pytali się, czy jesteśmy z Rosji. No, ale mówimy, że z Polski, ale tu raczej każdy, tu wszyscy wiedzą, gdzie jest Polska i trochę tam o Polsce wiedzą. No tak, ale to chyba tak na całym świecie jest chyba, prawda? Wiesz, bo dla nas może tak się wydaje, bo jak ty słyszysz rosyjski, to od razu wiesz, że to jest rosyjski, tak? Bo my jednak mieliśmy tam, czy... No, wiemy po prostu, jeśli ktoś mówi, a dla nich to jest czy rosyjski po polski, pewnie, czy ktoś po polsku mówi, wszystko brzmi podobnie dla nich i może dlatego po prostu im ciężko to rozróżnić. Tak samo jak Tak jak dla ciężko nas. rozróżnić język, znaczy no teraz nie, ale komuś to, nie wiem, tajski czy laotański, czy w Kambodży kmerski, czy coś tam innego. Każdy może nie do końca jest taki podobny, ale jest trochę tonalny i to tak może brzmieć podobnie, tak samo dla nich pewnie nasz. To pewnie tak jak chiński i japoński, tak? Tak. Chyba bym rozróżnił, nie wiem, powiem ci szczerze. No ja też jak sobie myślę. No ale są jakieś takie podobieństwa między niektórymi językami, prawda? Tak. A słuchaj, a jaki jest najpopularniejszy alkohol w Tajlandii? Czyli co piją Tajowie? Wczoraj właśnie jak był ten tajski Nowy Rok, to rodziny zamykają swoje biznesy, siadają przed sklepem z jakimiś usługami i stoliczek i jest impreza. I tak po prostu każdy. I oczywiście się polewają też wodą każdego, ale piją takie tajskie alkohole jak tajskie whisky albo rum. To się nazywa albo Hong Tong albo Sang Som. Takie nazwy. I one są naprawdę tanie, więc każdy sobie może na coś takiego pozwolić. Są też takie dziwne specyfiki w butelce ciemnej z jakąś taką czerwoną nalepką. I to też jest niby takie tajskie whisky, ale bardzo mocne i to już jest naprawdę tanie, coś typu 5-6 zł za butelkę. Więc takimi raczą się trunkami, jakby wódki raczej nie są popularne.
piwa. Z tego, co widzę w sklepach, są tylko jakieś takie lagery. Więc na początku, jak przyjechałam do Tajlandii, to też tak brakowało mi takich kraftowych trochę rzeczy, bo tutaj nie ma takich dobrych piw, no niestety. Gdzieś tam się może znajdą w mieście, można dostać, no ale to nie jest tak, że w każdym sklepie jak w Polsce pójdziesz i dostaniesz. A czy jest tam możliwość kupienia polskiego alkoholu? Tak, jest. Widziałam takie trunki w jakichś takich specjalnych sklepach, więc zdarza się. A są na Phuket jakieś polskie sklepy, knajpy, restauracje? Teraz obecnie coraz więcej Polaków tutaj przyjeżdża, zakłada swoje biznesy. I akurat takiej typowo polskiej knajpy nie ma. Wiem, że jest w Hua Hin, tak tam gdzieś 3 godziny od Bangkoku mniej więcej, ale tutaj na południu raczej nie. Są jakieś usługi prowadzone przez Polaków, no ale takich jakby centrów polskiej kultury, czegoś takiego, no nie ma, nie ma czegoś takiego. A właśnie następne pytanie miałem cię zapytać, czy dużo tam Polaków mieszka tam na Phuket, tak? Bo ty mieszkasz na Phuket. Trochę tak, ale to nie są, tak jak już mówiłam, jakieś duże ilości, duże grupy, więc jak ja idę ulicą, to czasami spotkam kogoś, tak, Polaka, ale no nie tak często jak właśnie te inne narodowości. Więc, ale tak, coraz więcej osób przyjeżdża i nawet rozmawia ze mną, jak to zrobić, jak się przeprowadzić, i też prowadzimy takie konsultacje. Więc jednak sporo osób jest tym zainteresowanym. A czym oni się tam zajmują? Czy to jest głównie chyba praca zdalna, prawda? Głównie tak, i to jest w sumie też rzecz, którą bym polecała osobom, które tutaj przyjeżdżają, ponieważ prowadzenie biznesów na miejscu, zakładanie tajskich spółek jest do zrobienia, ale zawsze jest to trochę takie dziwne, skomplikowane, bo większość udziałów ma Taj albo załatwia jakaś inna osoba. I nie do. Znaczy, są osoby, które osiągnęły jakiś sukces, ale to są jakieś takie małe ilości. Jak ktoś potrzebuje spokojnej głowy, to lepiej niech ma zajęcie zdalne i mieszka sobie w raju, jakby i będzie na pewno szczęśliwy. A słuchaj, a jak długo można zostać po przylocie do Tajlandii? To zależy oczywiście od wizy. Bardzo prosto jest dostać wizę taką na 2 miesiące, którą przedłużysz o kolejne, czyli masz 3, albo dostać nawet wizę na pół roku, taką turystyczną. Tylko trzeba wyjeżdżać też co 3 miesiące. To jest w sumie takie trochę dziwne. To 3 miesiące trzeba Trzeba, wyjeżdżać. no ale to sobie jedziesz na wycieczkę do Singapuru czy do Malezji, no wiesz, zawsze jakiś fajny wypad weekendowy. Jest dużo innych możliwości zostania. Oczywiście można założyć swoją działalność i taką wizę jakby biznesową mieć, albo nawet kupić taką wizę, że mieszkasz przez 5 czy 20 lat. To już są takie najlepsze, więc ludzie, którzy jakby mają pieniądze, płacą i mogą tutaj zostać bez żadnego problemu. Nieźle. Czyli tam nie ma czegoś tak. Jest coś takiego jak wiza turystyczna, że po prostu przyjeżdżamy i możemy 3 czy 6 miesięcy zostać? Czy to zawsze jak wjeżdżamy, czy to są jakieś inne wizy? Jeżeli przyjedziesz bez żadnej wizy, to dostaniesz na lotnisku taką na 30 dni. To bez problemu. Ale A jak okej. wcześniej Czyli złożysz aplikację, to dostaniesz na 2 miesiące i możesz ją przedłużyć o kolejny miesiąc, czyli masz jakby 3 miesiące już, jak sobie już. złożysz. Albo na 6. To zależy od No okej. dokumentów, tak, jakie tam dostarczysz. Okay. A czy można jakoś zalegalizować pobyt w Tajlandii? Czy to tylko jest przez ślub? Jak to wygląda? Czy się W sensie, czy orientujesz? możesz dostać jakby obywatelstwo? O to ci chodzi? Czy jakby w jakim sensie? Obywatelstwo albo taką kartę rezydenta? Jest to dosyć trudne. Jest to ciężki proces. Nawet jak ktoś ma wizę małżeńską, to nie dostaje obywatelstwa, tak? To trwa przez lata. Później jest jakiś taki egzamin z wiedzy o Tajlandii, z języka tajskiego. Dopiero jak przejdziesz te wszystkie testy tam, to może dostaniesz. Mało jest takich osób, z tego co widziałam, więc jest to głównie się opiera na tych takich wizach. Jak sobie zapłacisz, jak wykombinujesz, tak tutaj zostaniesz.
A słuchaj, a jak wygląda sprawa nieruchomości na Phuket teraz? Na przykład, ile kosztuje takie dwupokojowe mieszkanie albo wynajem? Wynajem mniej więcej to będzie od 2,5-3 tysięcy złotych w górę. Chociaż ceny teraz są takie na rynku i jest ciężka sytuacja z dostępnością, to myślę, że to będzie nawet 4-5, co szczerze, no nie wiem, jak jest teraz dokładnie w Polsce, w zależności od miasta, ale to nie jest jakoś super tanio. Naprawdę. Co do zakupu, to też będą ceny typu 500 000-600 000 w górę za dwupokojowe mieszkanie. Czyli bardzo, bardzo drogo. To 4-5 tysięcy złotych na miesiąc to jest dość dużo. To jest dużo, dlatego, no, tak jak mówiłam, mi jest dobrze tutaj, ale jak ktoś przyjeżdża i to się może zdziwić na Phuket, więc może lepiej niech sobie porówna ceny w innych prowincjach, bo na pewno będzie sporo taniej. A słuchaj, a czy obcokrajowiec może kupić nieruchomość w Tajlandii? Może jak najbardziej, najłatwiej będzie kupić mieszkanie. Może też kupić willę, która należy do takiego jakby, znaczy jest parę willi, tak? To nie jest jakby ziemia tylko z domem. To tak, może kupić też willę. Więc nie jest to jakoś bardzo, bardzo skomplikowane, ale jak ktoś chce kupić już ziemię, to musi zakładać tajską spółkę, chociaż teraz są nowe przepisy. Jak ktoś zainwestuje miliony, to też może kupić ziemię na siebie. Więc to też zależy od pieniędzy tutaj. Czyli tam jednak te pieniądze otwierają wszystkie drzwi i jak ktoś ma pieniądze, to tam nie ma dużych problemów ze Tak, wszystkim, to może z raczej czymkolwiek. wiele rzeczy załatwić. A słuchaj, a czy myślałeś kiedyś o powrocie do Polski w ogóle? W tym momencie raczej nie. Miło jest jechać do Polski na wakacje, odwiedzić rodzinę i znajomych, ale po jakimś czasie to jednak dochodzi do mnie, że to nie jest już moje życie. I może też masz coś takiego, to jest taki koszmar emigranta, tak? Że śnisz o tym, że jesteś w Polsce i nie możesz wrócić do swojego kraju. Ojejku, to się zdarza. Ale dlaczego nie chcę wrócić? No myślę, że taki tutaj teraz spokojniejszy tryb życia i też przyjąłem taki zdrowszy, bardziej mi odpowiada niż właśnie w Polsce. No jest sytuacja, wiadomo, też polityczna napięta i nastroje i to wszystko wpływa na to, że jednak no nie jest to jakoś miejsce do końca dla mnie. Chociaż oczywiście nie mówię, że Polska jest zła, bo w wielu aspektach jest lepsza od Tajlandii, ale na razie jest mi tutaj dobrze. A słuchaj, wracając do tych snów emigranta, to ja też je oczywiście miałem tylko na początku. Ja tu już jestem ponad 21 lat, więc ale na początku każdy ma dokładnie to, o czym mówisz. Nawet z miesiąc temu zrobiłem wywiad z parą, która tutaj przyjechała 10 miesięcy dopiero temu i do Winnipegu i właśnie mi opowiadali o tych snach emigranta i oni też je właśnie teraz mają, że się budzą, że im się śni, że są w Polsce i co oni to robią, nie mogą Tak, wrócić z powrotem do to Polski. jest dziwne, dziwne, że mamy podobne jakby właśnie takie schematy tych snów. Tak, i każdy ma te sny. Z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mieli te sny. Ciekawe. A słuchaj, a często odwiedzasz Polskę? Przez 3 lata byłam 2 razy, więc no, wcześniej było wszystko pozamykane, tak ciężko było podróżować. Później byłam na chwilę w tym roku, nie wiem, czy będę, chociaż bym chciała. Ale zobaczymy. A drogie są w ogóle bilety lotnicze z Polski do Tajlandii? Właśnie, Tak z dobre ciekawości. pytanie. Przez to, że bilety tak strasznie podrożały, kiedyś można było kupić bilety w dwie strony, nawet z Polski do Tajlandii za 2 tysiące złotych, coś takiego, nawet poniżej. Teraz, żeby tutaj tak w czterech kupić, to już tak jest dobrze, ale mniej więcej kosztują tak z 5, więc to już jest taki trochę większy wydatek. No bo ja tak myślę, jeśli my byśmy lecieli do Tajlandii, to chyba przez Polskę jednak byśmy zostali trochę w Polsce i dopiero stamtąd, bo to jest w sumie można powiedzieć po drodze, prawda?
Więc jak kupisz, wiesz, z wyprzedzeniem, to też się da znaleźć. Typu, widziałam, znajomi kupowali na marzec, kwiecień 2500-3 za osobę. Więc jeszcze jakoś tak w miarę możliwe, chociaż nie wiadomo, jak to się zmieni w przyszłym roku, prawda? Wszyscy mają nadzieję, że te ceny spadną, ale to No właśnie. pożyjemy, Tak. zobaczymy. Tu u nas, powiem ci szybko, u nas w pewnym momencie te były ponad 2000 dolarów, kosztował jeden bilet do Polski, co przeważnie było około 1000 dolarów, a było w pewnym momencie prawie 2500, czyli bardzo drogo. Dla nas całej rodziny to by prawie 10 tysięcy dolarów kanadyjskich same bilety do Polski. Przecież to, wiesz, teraz już na szczęście jest tak około 1500, to już jest dużo, dużo taniej. Aczkolwiek dalej jest dość drogo. Miejmy nadzieję, że te ceny jednak spadną. Pewnie, że tak. Słuchaj, a na koniec proszę powiedz mi, jakie jest twoje największe marzenie i jakie masz plany na przyszłość? Chciałabym bardzo rozwinąć swój kanał, żeby pomógł mi w przyszłych podróżach, w odkrywaniu świata i pokazywaniu też widzom. Właśnie chciałabym być wolna i robić to, co lubię, więc nad tym pracuję i myślę, że to jest taki mój główny cel. Tajlandia jest moim domem i bazą, i myślę, że tak zostanie, ale chciałabym właśnie się rozwijać w kierunku tych podróży i kanału, więc taki jest cel na następne lata. Super. To posłuchaj, tego ci oczywiście życzę i bardzo dziękuję za tą rozmowę. Oczywiście jeszcze raz zapraszamy na twój kanał, Marta Sielska, i wszystkiego dobrego w przyszłości. I może tak jak wcześniej rozmawialiśmy, może my kiedyś odwiedzimy ciebie, a ty odwiedzisz tutaj nas w Kanadzie. Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dzięki, Tomek, za rozmowę. Super, dziękuję ci bardzo. To kolejny odcinek Emigrantów. Prosimy o subskrybowanie naszego kanału, jeśli Wam się podoba, i do następnego razu. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Pa, pa. Dzięki.